W sympatycznym zespole szkół w Marzyninie odbyła się 24. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego. Na liście startowej znalazło się 104 zawodników. W imprezie dominowali młodzi szachiści z Gniezna i Poznania. Po raz pierwszy w historii żadnemu klubowi naszego powiatu nie udało się wskoczyć do pierwszej piątki. Sukces indywidualnie odnieśli tylko szachiści Płomyka Nekla. Dyrektor Mariola Jędrzejewska cieszy się jednak z rosnącej frekwencji. Frekwencja nas mile zaskoczyła tak naprawdę. Znaczy to, że młodzież i dzieci chcą do tego Marzenina naszego przyjeżdżać i grać w szachy, co nas cieszy przede wszystkim. W tym roku zadbano także o opiekunów młodzieży, którzy mogli sprawdzić się w szachach bieganych. Wśród grających zauważyliśmy Przemysława Cypriańskiego, rodem z Marzenina. Aktor jest propagatorem królewskiej gry w Polskim Związku Szachowym. Zaskoczyli mnie członkowie Polskiego Związku Szachowego i zaprosili mnie do Rady Przyjaciół Szachów. Zresztą zaproszono wiele miłych osób i my mamy propagować szachy. Ja jestem zdziwiony troszeczkę, że szachy są ciągle uważane za niszowy sport, bo z szachami mam do czynienia od przeszło 25 lat i dla mnie szachy to wcale nie jest niszowy sport. Ale jak się okazało, działacze powiedzieli, że rzeczywiście szachy potrzebują troszeczkę tego, żeby je wspierać. Dodajmy, że w tym roku na turnieju gościli również szachiści z Białorusi, jednak tym razem nie odnieśli sukcesów.